Witam serdecznie wszystkich czołgistów w kolejnym odcinku z serii jubileuszowej bitwy. 30-tysięczną bitwę za chwileczkę oraz 1500-tą bitwę na Baczacie rozegra gracz o niku Hell X Ghost. Witaj serdecznie. Witam wszystkich, witam Ciebie. Czy dobrze rozumiem piekło, duch przydzielone X-em? To jest generalnie duch piekła, tylko że nikt był zajęty i X musiałem w środę stawić, bo nie chciałem jakiś cyferek sobie dopisywać. Duch piekła. Tak. Taki, można powiedzieć, twój wybór? Faktycznie lubisz takie mroczne tematy w grach? Tak, lubię takie mroczne tematy, ale inspiracją była gra Metin 2 i Sura BM, która miała właśnie umiejętność ognisty duch i właśnie przerobiłem trochę i wyszedł mi właśnie Hellghost. Tak i duch jest. Piekła. No, z tego co pamiętam, to Sura BM była w pewnym momencie tam, rządziła w PvP, ale ja, mając Surę WP, sobie radziłem z BM-kami. Rozproszenie, jakoś tam paluszek, coś tam. Chociaż tak i tak Sura BM wymiatała. Tak, to właśnie wszystko... graliśmy na tym samym serwerze Grimoire. Aha. Biliśmy się kiedyś w PvP? Nie, ja byłem taki... Ty miałeś tam 99 level, ja to miałem około 60, 70, czy w tym stylu. Aha. Dobra. Jesteśmy w grze World of Tanks, więc nie zmieniajmy temat. Dobra, zobaczmy na infografikę. Słuchaj, nie za dużo... znaczy dużo bitew TDK-ami. Najwięcej czołgami ciężkimi, ale zazwyczaj się to zmienia w trakcie... gry w World of Tanks. Teraz wiadomo, te bitwy są szybsze, więc gra się częściej czołgami mobilniejszymi, medami, lightami. Jak to u Ciebie jest w tej chwili? Które są teraz Twoje ulubione pojazdy? Do tej pory tak dużo grałem wariatem, no to wiadomo, to jest najbardziej OP czołg, ale teraz 50B mi się strasznie spodobał i mam na nim dobre wyniki. Generalnie już tych ciężkich czołgów typu I7 przestałem grać, bardziej się przerzucam na te bardziej mobilne. Mam już właśnie wyekspionego obiektu A277, tylko czeka do okupienia. Właśnie też WZ-5A, 113, już te właśnie bardziej mobilne czołgi, bo te mułowate odpadają. Tak samo na esecie wbiłem 3 biegłości i przestałem kompletnie tym czołgiem już grać. Mhm. Właśnie, ten nowy obiekt radziecki jest niesamowicie mobilny. Prawie tak mobilny jak... MiG-50B, no. No tak. Dobra, w każdym razie gramy batchatami. Ja batchatem dawno strasznie nie grałem i ty też mówiłeś, że batchatem dawno nie grałeś, więc będzie ciekawa bitwa. Jesteś gotów? Tak, jestem gotowy. Jedziemy. No, batchat to była moja trzecia albo czwarta dyszka, więc trochę stary czołg. W każdym razie musimy się trochę śpieszyć, bo jest 15:40, za półtorej godziny już będzie rozpoczęty mecz Polska-Senegal. No i oczywiście wierzymy w to, że Polacy wygrają, chociaż Senegalczycy, afrykańska drużyna, w tej chwili uważana za najlepszą afrykańską drużynę, oczywiście w notowaniach stawiane jest poniżej tam innych drużyn, ale podobno w tej chwili jest to najlepsza afrykańska drużyna, więc no trzeba uważać na tych wielkich hopów. Mam nadzieję, że europejska piłka da sobie radę. Zobaczymy. No ja akurat się piłką nie interesuję, więc na ten temat nie mogę się zbytnio wypowiedzieć. Spróbuję zrobić spota w krzaku, o ile nie dostanę blinda. Aha. No chyba, że lajcik mnie uprzedzi, to tak wtedy. No... Może mieć... zamontowaną optykę, a ty? Znaczy, ja też mam optykę, tylko że on właśnie wjechał do krzaka, więc bez sensu robić spota w jednym krzaku. Po prostu dalej spróbuję walić to, co on świeci. Widzę, że się na snajpu ustawili. No cóż... Aha, dobra, już jadę do ciebie, sorry. W pewnym momencie myślałem, że piątka się ruszy. Też właśnie, ale...
schował się za kamyczek. Jeb! Kto mi tam jebnął? Dobra, MX spadł. No i wariata widać, ale go się nie da przebić praktycznie, że? Tak, ale... Trafiłem go, przebiłem. Dolną płytę. No bo ma już weak spoty słabsze niż miał. Znaczy, to co go wcześniej przebijał, tak go przebija, to po prostu ósemki mają łatwiej. Bo dychy i tak go tam przebijały. Ten nerw właśnie był w celu, żeby ósemki miały łatwiej z nim przebiciem. Ładuję. Dobra, to mamy ISA 7, Progetto i Bachata. Tylko, że nam typ piąty pojechał na Ejkę, to nie będziemy jak tego miasta zbytnio przepchać. Wykoszet. Dobra, ładuję. Ja na razie gówno. Ale na lodówkę trzeba uważać. No, to jest właśnie jednostronna bitwa, mi się wydaje. Potem zobacz, wszyscy praktycznie u nich w bazie siedzą, więc zaraz ich odetniemy. Leopard już ucieka, Project jest chyba na dobicie. No, E5 to na środku zaraz i tak zginie. No problem był tym, że u nich wariat po prostu stanął sobie na snajper, na sposób pojechać do miasta i to przepchać. O, WZ chyba, a nie, dobra, jest w tym wąwozie. O, jadę na open, żeby mnie lodówka nie złapała. Piątki nie ma. Ty, ja mam zero, Jezu. Ja mam 2,5 koła, więc to też nie jest jakoś super. Ale lepszy niż zero. No zdecydowanie. Przeładuję, będzie po prostu trzeba tam się zaraz w nich wbić, bo... Dojechałem kompletnie bez spota tutaj, to też dziwne. Ja też. Musisz uważać, bo tu lodówka może zaraz się wychylić. Chcę ogarnąć, gdzie jest lodówka i można się tam wbijać. Chyba strzelił, a nie, to arpę chyba. No, tu jest lodówka, o. Mogłem ci go zostawić w zasadzie. Nie, tam. Wezmę sobie resztę. Jezu! Arta! Chyba już nic nie będzie mówił. Idę na tarana. Dziwnie, nie trafiłem. Nie! Nawet nie... Jezus, ale wstyd! Nie no, mi się udało średnie zrobić, więc przynajmniej tyle. Taki plus. No, mi się nawet... Nie zrobiłem nawet średnich na czwartotierowym moim TD-ku. SU-85B, gdzie mam 1000 średnie, a tutaj tylko 700. Wstyd! No, takie są już bitwy jedno strony, więc nie da się tym. Ale nie byłem ostatni, o dziwo. No. Właśnie dlatego są potrzebne mobilne czołgi, żeby po prostu nadążyć za frontem. No, ale ewentualnie ty... tak samo zmienić front. Średnią zrobiłeś i dobry dosyć wynik expand, znaczy, no dobry, no prawie 1000, bo 4 kile... No trochę spota jeszcze wpadło. I troszkę spota, więc myślę, że przed meczem z Senegalem jest to dobry wynik. Znaczy, dobry prognostyk. A grasz w ogóle w piłkę nożną Buffonem? Już tam zdobyłeś tego Buffona? Znaczy, na Buffona trzeba trochę pograć, ale już mam tam 30 level ponad wbity. Znaczy, generalnie ten event tylko robię te karty, bo te bitwy tam rankingowe kompletnie mi to nie siedzi.
dużo bitew trzeba na Buffona, tak, nie wiem, z godzinę dziennie grać, czy więcej? Znaczy, trzeba wygrać 5 bitew. Najlepiej to się robi chyba w Plutonie, bo największe win rate. Generalnie trzeba wygrać, jest tak, jedna karta jest za 3 wygrane, jedna karta jest za gol i jedna karta jest za 5 wygranych. A to robiąc 3 wygrane, od razu ci się nalicza na te 5 wygranych. Więc generalnie 5 wygranych i jeden gol, dostajesz 3 karty wtedy. Aha, no cóż. Ja sobie nie wyobrażam Buffona w polskim czołgu, więc po prostu go nie robię i tyle. Znaczy, Buffon już jest dodany jeden. No ja mam tego jednego Buffona, więc... No i to będzie drugi. No... Ja go olewam. Ja ostatnio w ogóle mało gram. Dobra, ja bardzo dziękuję za wspólną grę. Podsumowując... Czekaj, sprawdzam, gdzie ty tu jesteś. Żeby nie było, że to ściema. 30-tysięczna bitwa zaliczona oraz 1,5-tysięczna bitwa na Batczacie zrobiona. Tak prognostycznie, bo nagrywamy to, jak widzicie, 15.46. Ja stawiam, że będzie skromnie niestety 2-1. A ty? No, ja nie mam jakichś takich przypuszczeń ze swojej, bo nie znam ani jednej, ani drugiej drużyny, więc mogę jakoś wywrócić w wyniku. Dobra. No to co, ja dziękuję. Może chciałbyś na koniec kogoś pozdrowić? No, pozdrawiam obecny klan Nomi oraz ciebie, Faja. Tak jest. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia.